Szczęść Boże, witam serdecznie ksiądz Mariusz, kapelan hospicjum. Kolejne nasze spotkanie środowe, spotkanie z Księgą Wyjścia. Ostatnio zatrzymaliśmy się przy tej scenie powołania Mojżesza. Dzisiaj już jesteśmy w Egipcie. Po próbach wyprowadzenia Izraela przez Mojżesza i Aarona, po jego ich prośbach wobec Faraona i znakach Bożych, 9 plagach. Bóg zapowiada ten 10 znak, tą ostatnią plagę i zaprasza Izraela do pewnej wyjątkowej nocy. Oto przepisy z Księgi Wyjścia. W 12 rozdziale czytamy: i tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu i chleby pszaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. I dalej: tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Zazwyczaj nie zwracamy na to uwagę, że to wszystko się dzieje w nocy. To jest dla nas bardzo oczywiste, ale gdybyśmy my się zastanawiali, co my robimy w nocy, no to noc jest czasem do spania, nie? Nikt z nas w nocy nie myśli o tym, żeby być gotowym do wyjścia, żeby być ubranym tak jak do wyjścia. No i poza nielicznymi przypadkami tych, którzy wietrzą lodówki w nocy, raczej nie spożywamy posiłków w nocy. Tymczasem Pan Bóg zaprasza Izraela właśnie do tego. On sam działa, przechodzi przez Egipt, przechodzi mocną ręką, zabija pierworodnych. Izrael wychodzi z Egiptu, wychodzi ze swojej niewoli, ale zaprasza Pan Bóg Izraela do tego, żeby złamał schematy, żeby wyrwał się z tych schematów, w których trwał, które są takie oczywiste. Tym jest też, myślę, nawrócenie. Nawrócenie jest pewnym złamaniem schematów, pozwoleniem Panu Bogu na to, żeby On działał, ale działał nie według naszych pomysłów i według naszych schematów. Może się warto dzisiaj zastanowić, co jest moim schematem. W Piśmie Świętym Pan Bóg bardzo często przekracza te ludzkie schematy. Najpiękniej i najpełniej to widać w Jezusie Chrystusie. Nie? Wystarczy na Niego popatrzeć, wystarczy popatrzeć na krzyż. Nie? On miał być Mesjaszem. Jakie jest jego zadanie? Zniszczyć wrogów Izraela, odstać się królem i zgromadzić wszystkie ludy wokół siebie. To jest misja Mesjasza. Kiedy w Niedzielę Palmową mu wjeżdża uroczyście do Jerozolimy, wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze, od tłumy go witają, gdyby tylko to wykorzystał. Co robi Jezus? Jezus łamie schematy. Jezus umiera śmiercią niewolnika, umiera śmiercią przeklętego. Nie gromadzi wokół siebie tłumu, wręcz przeciwnie. Piotr mówi: nie znam tego człowieka. Jego najbliżsi go opuszczają. Jego tronem staje się krzyż. To nie są schematy, które wydaje się są skuteczne. Pan Bóg będzie działał w naszym życiu. I Pan Bóg chce działać naprawdę w naszym życiu, ale zaprasza nas do tego, żeby łamać te schematy, żeby zacząć myśleć inaczej. Myślę, tym jest Ewangelia, żeby sobie pozwolić na to, żeby myśleć inaczej. No bo kiedy czytamy te słowa Ewangelii, to one rzeczywiście burzą to wszystko, co nam się wydaje utarte, co jest naszym bezpieczeństwem. I nie chodzi o to, że to my mamy działać. Nie? To Pan Bóg będzie działał tak, jak działał tej nocy paschalnej, tak jak działał w Egipcie. To Pan Bóg przeszedł przez Egipt, zabijając pierworodne i ratując Izraela. To Pan Bóg na końcu nas ratuje. Ale żeby mógł nas ratować, to musimy mu pozwolić na to. Tych schematów mamy bardzo dużo. Tych schematów o nas samych, o tym, co jest ważne, co jest istotne. Myślę, że każdy z nas może to zobaczyć. Ten schemat taki bardzo prosty, który funkcjonuje w nas, jest bardzo, bardzo naturalny. No to mój wróg, mój nieprzyjaciel, to jest ktoś, kogo trzeba się trzymać z dala. Nie? Tymczasem Jezus nas zaprasza: no, miłuj swoich nieprzyjaciół. Nie? Niemożliwe to jest bez Jego łaski, bez tej mocy. Tak jak niemożliwe było, żeby Izrael wyszedł bez mocy z Egiptu, nie? Bez mocy Boga, ale trzeba też się na to otworzyć, trzeba tego chcieć, trzeba się na to zdecydować. Naszym schematem jest również to, że zabezpieczeniem naszego życia są pieniądze. Każdy z nas wchodzi w ten schemat. Tymczasem Jezus do młodzieńca, który do Niego przychodzi, mówi: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i chodź za mną. Tego też nie da zrobić tylko
ludzką siłą, bo przecież jest niemożliwe, nie? To jest ten schemat ciągle powtarzany. Dzisiaj papież Franciszek też nas zaprasza do łamania tych schematów, do wstawania z kanapy, do tego, żeby Kościół był ubogi z ubogimi. Chrześcijaństwo jest łamaniem schematów. Jest tą drogą zejścia w dół, nam się czasem wydaje, mam taką religijność naturalną, że musimy się wspinać w doskonałości, że musimy się wspinać do Boga, nie? Tymczasem to jest droga niedoskonałości, to jest droga schodzenia w dół. To jest bardzo duży schemat, który jest w naszej głowie. Muszę być doskonały. Tymczasem Pan Bóg nas zaprasza do tego, żeby ten schemat bardzo mocno złamać. Warto się dzisiaj zastanowić, gdzie jest ten punkt mojego nawrócenia. Ta noc, która ma mnie wywieźć z niewoli do wolności. To jest dopiero początek, to nie jest koniec drogi. Izrael nie skończył na wyjściu z Egiptu. Ta historia trwa i będziemy o niej mówić. Ale jest ważny ten początek. Gdzie dzisiaj Pan Bóg mi chce mówić, chociaż jest noc, to nie bądź w piżamce i nie śpi sobie grzecznie, tylko spożyj posiłek i ubierz się do wyjścia, choć to nie jest czas na wyjście. Co jest takim naszym schematem, w którym myślimy, no tak ma być, a Pan Bóg chce nas jakoś poprowadzić inaczej. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście z nami, że oglądacie te nasze filmy. Dzisiaj po południu zapraszam do nowej serii Wyznania Kapelana. Będzie trochę mojej pracy, o tym w ogóle, co kapelan robi w hospicjum i co kapelan robi w ogóle. Zapraszam do naszej serii Poznaj Nas. Zapraszam do tego, żeby o nas mówić. Zapraszam do komentarzy. Dzielcie się w komentarzach swoimi wrażeniami z tego filmu i tym, o czym chcielibyście słuchać w tych naszych filmach. Zapraszam do tego, żeby subskrybować nasz kanał, bądźcie na bieżąco, włączcie sobie powiadomienia. Szczęść Boże, dzięki, że jesteście. Do zobaczenia, z Bogiem.